Cześć, moi drodzy, chciałam się z Wami dzisiaj podzielić takim słowem, które Bóg mi dał 2 dni temu i które bardzo mocno postawiło mnie na nogi, które przywróciło moją taką radość i to było coś, czego potrzebowałam, ponieważ jakby możemy mówić, że jest dobrze, że będzie dobrze, ale tak naprawdę nie wiem, gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś w duchu cały czas czułam takie trochę obciążenie duchowe tym, co się dzieje na świecie i taki smutek w sercu, że rzeczywiście tęsknię za ludźmi, że czasami jest mi ciężko, jest mi trudno, bo jestem tutaj zamknięta tak po ludzku sama w mieszkaniu i też mieszkam w centrum Londynu, gdzie cały czas tutaj na przykład ambulanse podjeżdżają, cały czas helikoptery nad głową latają i no nie jest łatwo. I wierzę, że to jest taki czas, gdzie rzeczywiście nasza bliskość z Bogiem jest potrzebna i to, co Bóg dla mnie zrobił 2 dni temu, to jest niesamowite i chciałam Ci tylko o tym powiedzieć, bo może masz też coś takiego w sercu, że gdzieś tam jednak z tyłu jakiś smutek do Ciebie przychodzi. I to słowo przywróciło moją radość i taką pełnię życia, którą wiem, że Bóg chce, żebyśmy żyli w każdym momencie. I to jest z Księgi Barucha 5. Zapraszam i zachęcam Cię do tego, żeby nad tym rozdziałem posiedzieć trochę, bo jest niesamowity. I to jest słowo, gdzie Bóg mówi tak. Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane Ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego, od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli do Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. I to jest taka niesamowita obietnica dla nas, wierzę, na ten czas, że Pan przeprowadzi nas, że będzie po prostu ocieniał nas swoją obecnością i z radością przeprowadzi nas w Jego chwale do życia w pełni, do życia pełnego Jego obecności i też wierzę, że życia, które było tak jak przedtem, szczęśliwe. To słowo Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Nie możemy zapominać, że należymy do Jego królewskiego rodu i wierzę, że Bóg chce teraz przez to słowo ściągać z każdego szatę smutku, która gdzieś tam się mogła zachować i gdzieś tam w zmartwieniach być może. Wierzę, że Bóg zabiera to. Także błogosławię Ci i niech Jezus przychodzi do Ciebie w pełni radości, w pełni swojej chwały w tym czasie. Niech Ci błogosławi
i zabiera wszelką szatę smutku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło.